Niech sobie piszą, nie wyciszaj. Ja nie potrzebuję, kurwa, żeby kogoś wyciszać. Jak ktoś chce se gadać jakieś pierdoły, to niech se gada. Ja mam wyjebane je. Mogę ci nagrać i wysłać na Instagram. To bardzo cię proszę, Kamila. Kamila, do mnie też może teraz na Insta wysłać, to mu pokażę. Włączę kamerkę. Tak, możesz też do Magdy wysłać, no? Już ci piszę mojego Insta. Ferrari to nic. Twoje płonące auto to coś. Jakie moje płonące auto? Co sądzisz o akcji z kawiaku? Kurwa, nie mam pojęcia, kto to. Czy w Kamila, to cię dodam zaraz. Od chuja burdeli. W sensie od chuja kurew. Burdeli nie ma. Youngman bardzo dobrze. Gangsterzy na TikToku. Co za kurwa ty? Ty kurwa idioto. Gangsterzy na TikToku. Nigdy w życiu nie byłem żadnym gangsterem. Ty kurwa debilu. Co w tobie jest, że ciągle chce cię więcej? Za oknem śnieg, a ty wyglądasz pięknie. Dzięki, Radzio! A to nie jest Kolwima piosenka nowa. Widziałeś, co o tobie mówiła w wywiadzie u Najmana? Od kiedy kurwa Najman przeprowadza wywiady? Wejdź sobie na YouTube Najman Official. Kurwa tak, nie mam co robić, kurwa, tylko wchodzić na Najmanowe YouTube, kurwa, marzę o tym, kurwa, marzę o tym. Możecie mi ewentualnie wysłać, jak jest coś takiego, to proszę, wyślijcie mi to w wiadomości na Instagramie. Wtedy wejdę po live'ie, wejdę na skrzynkę tą boczną i przeszukam. No i kochani, dawajcie łapkę. No ja czekam tutaj od Kamili, tutaj czekam na nagranie. I kochani, Kamila ma się odezwać. Udostępniamy live'a tutaj, cyk, pyk i udostępnij. Kasa się kończy i wracasz. Kurwa, kloszardzie, choćbym siedział tu kurwa i do końca życia to mi się kasa nie skończy, bo wyobraź sobie, że ludzie tacy jak ja mogą zarobić pieniądze w Dubaju bardzo łatwo, więc nie, kasa mi się nie kończy. Zarabiam tu większe pieniądze niż kurwa w Polsce. Aj, mogę wam się czymś pochwalić, kurwa. A, mam właśnie. Poczekajcie, kurwa, kochani, zostawię was tutaj na sekundkę. I kurwa widzicie, po co było się pruć, kurwa? Wtedy byście nie spadli, byście się nie pruli. Gdzie twoja... Co, kurwa? No, kaska się kończy faktycznie. Biedny jestem, kurwa, w chuj. Kurwa, banknotem tego nie... O, cyk, Janem Pawłem II, zasłonimy cyk. Tara, Emirates ID. W chuju mam tą Polskę, kurwa. Na chwilę obecną, kurwa, mam dubajski dowód i mam was, kurwa, w dupie. Unika tematu. Jakiego, kurwa, tematu unikam? Idioto, kurwa, patrzyłem w portfel, kurwa, wyciągając dowód. Dubajski dowód. Emirates ID. You know? Nigdy, kurwa. Zegarek 200 koła? Nie, zegarek za 100 koła. Za 100 wystarczy. Takie ID to można na rynku w Kabulu kupić za 2 dinary.
To tyle samo, co z twoją starą, kurwa. English pajacerka? Co na szyi wisi? Pęto kiełbasy. Taki jak byłeś no normalny, to teraz się zepsułeś. Kurwa, zaraz się popłaczę. Ja dalej czekam na to nagranie od Kamili. No bo to kurwa widzisz, obiecanki, cacanki, jak głupimyśmy. Nie no, mówiła, że idzie na YouTube nagrywać i zaraz wraca. Także no czekamy. Może, no może nagra to na YouTube, no to chwilę i zajmuje. Dzięki ziomuś. Chyba Fajran budowy nie jest, co? No nie ma budowy. Kiedy na konfie będziesz, bo numery są bez ciebie. No wiem, że nudne. Dzięki Jacek za czapeczkę. Ale no nic nie poradzimy. No takie życie, będzie trzeba jeszcze chwilę poleżeć. I wrócę. I wtedy kurwa kloszardów skleję. Marcin cię znajdzie. BMW ci się pali jak las. Dawno nie miałem BMW. Co myślisz o Buddzie? Zajebisty typ. Buddę bardzo lubię. Zajebisty facet. Mało lat w sumie. Zajebisty gościu. Oglądałeś aferki, kurwa, w chuju mam te aferki, takie aferki, to mówię ci, wiecie co. Bomba, sorki, mordale, nie było to do ciebie, ogień strach na ten spoko. Luzik. Siadaj na pół. Ale tak jak twoja mama to robi? Czy ty jakoś inaczej? Bo z tego co słyszałem, to ona robi taki głęboki przysiad. Ja myślę, że bym z takim sobie nie poradził. Tutaj mamy. Głośnik przytkałeś palcami. To nie ja, to jego mama. Tutaj każdy kozak, a potem płaczą, co narobili. Kurwa, widzieliście mnie, żebym płakał? Nie. Oj, ale rodziny się nie rusza, nieładnie. Moi kochani, jeżeli ktoś jest na tyle pizdą, niewychowaną, to jest wpływ matki i ojca. Bo normalna osoba nie wyzywa nikogo w internecie, nigdzie de facto. Ja wyzywam ludzi, jak mi za to płacą. A takie wyzywanie tutaj w komentarzach czy gdzieś, miejcie odwagę, podejdźcie do kogoś, obraźcie kogoś, tylko nie macie, bo jesteście źle wychowani. Starzy wchodzili wam do łóżka, przeważnie stary do wanny i dlatego się tak zachowujecie, więc będę cisnął, kurwa, bo to i wyłącznie ich wina za to, że was źle wychowali, kurwa. Powinni wam upierdolić język przy samej dupie, ujebać palce, żebyście nie mogli pisać takich bzdur i gadać, bo jesteście cipami, które po prostu potrafią tylko obrazić kogoś w internecie. Mnie to nie rusza, a wy potem płaczecie, nie wyzywaj mi mamy, nie wyzywaj mi mamy. Mam ją w dupie. Nie potrafiła cię wychować, to kurwo ja cię mogę wychować. To oczywiście było do osób, które obrażają innych ludzi w internecie. Zwłaszcza tych, których nie znają. Wiesz raz, co? Dlaczego cię szukam, by cię spojrzeć? Dlatego cię szukam, by ci spojrzeć w oczy. Ty mnie, kurwa, szukasz? To patrz, kurwa, jestem w Dubaj, Marina, mieszkam, zapraszam. Tylko, kurwa, pewnie nie można bilet. Kupić ci bilet? Kim się mam zająć? Fest z puchy. Ty kurwa śmieciu, nawet nie wiesz, kto to jest fest. Ja pierdolę, kloszardzie. Feści to mają twoją mamę, kurwa, na posyłki. I bezdomni. Też. Pozdrawiam mławę. Siedziałem obok.
typu, co ma wracać, sam, co? Sam niedawno powiedział, że ma wyjebane w Polskę. Tak, mam wyjebane w Polskę, ale wracam, żeby móc do niej przylatywać, napierdalać kloszardów i to tylko. Festofrajerska elita skurwia jego towarzystwo. Gratulacje. Ale to, że znacie rozwinięcie skrótu, nie znaczy, że kurwa macie pojęcie, kto, kim byli feści. Idioci. To jest pocisk od ludzi na cwaniaków. A nie macie nawet pojęcia, skąd się wzięli cwaniacy. I ja wam tego tutaj nie opowiem, tej historii. Ja znam ją doskonale. Znam ją od lat. A wy sobie możecie, kurwa, wpisać w Google i tylko, kurwa, rozwinąć skrót. A sami, kurwa, jesteście nic nie wiedzącymi głupkami. W ogóle pisząc takie rzeczy w internecie. Feści ci kakao. Ale nie tak jak twojej mamie, mam nadzieję. Jestem. Kamila napisała, że przesłucha to i na spokojnie ci wyślę. No dobra. Bo ja napisałam, że my już słyszeliśmy to nagranie tam z tych aferek, ale tam dalej niech ona przesłucha, niech ci wyślę najwyżej. No, tak zrobimy. Co ty o tych mamuśkach? No bo to mamuśki są winne, że ich bankarty wyzywają ludzi w internecie. Nie mają jakiej za krzty wychowania. No i tyle. Jakby się interesowały swoimi dziećmi, zamiast dawać im telefon do ręki, kurwa, żeby je zająć, to dziecko byłoby wychowane i nie zachowywałoby się w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że jestem ojcem i moje dziecko tak się nie zachowuje. Nigdy nikogo nie obrażam. A tym bardziej w internecie. Jeżeli ktoś obraża ludzi w internecie i pisze jakieś takie dziwne teksty, to jest po prostu wykolejeńcem z dziwnego domu, no i to takie są fakty, no. Normalnie ludzie się tak nie zachowują, po prostu. Ja nikogo nie obrażam, tylko stwierdzam fakty. A to, że fakty są jakie są, to już nie jest moja wina, kochani, to wina rodziców. Uspokój się, przyszedłem. Osoba, która obraża w internecie, jest to osoba słaba psychicznie, nie dająca rady na ulicy. No to jest oczywiście. To jest bardzo oczywiste. No przecież to są bardzo słabe tipy.